Dwa zwycięstwa, 6 punktów i bilans bramkowy 6-0. Tak wygląda początek wiosny w wykonaniu podopiecznych Nenada Bielicy. Dobrą passę kolejarz będzie chciał kontynuować w Szczecinie. Miejscowa Pogoń, przynajmniej na papierze, wydaje się być najtrudniejszym z dotychczasowych rywali poznaniaków. Jestem zdania, że najtrudniejszym, najbardziej wymagającym rywalem jest ten następny. W meczach z Termaliką i Piastem też nie zawsze było łatwo. W pierwszych minutach, w pierwszym kwadransie meczu w Gliwicach Piast też stworzył sobie szanse. No ale my musimy wypracowywać swoje szanse i obojętnie jaki jest następny przeciwnik, musimy grać po prostu swoją grę. O znakomitym początku Lecha właściwie nie sposób było nie usłyszeć. W mediach sportowych dość łatwo można spotkać teksty pochwalne na temat kolejorza i pracy wykonywanej przez Nenada Bielicę. Dla wszystkich osób w klubie szum medialny nie ma jednak żadnego znaczenia. W poznańskiej szatni jest zbyt wielu doświadczonych zawodników, by zachłysnąć się tylko dwoma zwycięstwami. Wiadomo, że nie da się wygrać wszystkiego. No nie wiem, nawet drużyny na najwyższym poziomie nie wygrywają wszystkiego. No my robimy swoje i chcemy do każdego podejść meczu najbardziej skoncentrowani, jak tylko możemy i każdym kolejnym meczu udowadniać to. Teraz są 3 mecze pod rząd w tygodniu, więc taki jakby próba, nie? Jakiś test w jakiś sposób. Gdzie jesteśmy, tak, w tym sezonie i czy tą formę utrzymamy? Mi się wydaje, że tak, bo jest naprawdę fajnie, pozytywnie i każdy, tak jak powiedziałem wcześniej, czuje się silny i mocny i każdy, kto wchodzi, nawet jak po pierwszym meczu wygraliśmy trochę zmień zawodników, to wygraliśmy kolejny mecz i też fajnie to wyglądało. Początek meczu Pogoń Szczecin-Lech Poznań w piątek o godzinie 20:30. Zawody poprowadzi Daniel Stefański z Bydgoszczy. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.